Dzięki licznym integracjom kurierskim dostępnym w systemie Baselinker masz możliwość nadania przesyłek w jednym panelu. Nie musisz logować się do wielu różnych systemów i tracić czas na wypełnianie długich formularzy. Nie jest to jednak jedyna zaleta nadawania przesyłek w systemie Baselinker. Dzięki połączeniu integracji kurierskich poprzez API masz również możliwość śledzenia nadanej już przesyłki. Dzięki temu dokładnie wiesz, jaki status ma nadana przesyłka, czy została wysłana do klienta, odebrana, albo czy została zwrócona. W tym filmie dowiesz się, jak stworzyć akcje automatyczne, które wykorzystują możliwość śledzenia nadanych przesyłek. Tak samo jak przy tworzeniu pozostałych akcji automatycznych, pamiętaj o dodaniu grup akcji związanych ze śledzeniem przesyłek. Podzielenie akcji na grupy zwiększy ich przejrzystość oraz ułatwi wyszukanie wybranej akcji, jeśli zechcesz ją edytować, sprawdzić lub wyłączyć. Aby dodać grupę akcji, należy przejść do zakładki Automatyczne akcje, Grupy akcji. Klikamy Nowa grupa akcji i wprowadzamy jej nazwę. Następnie przechodzimy do zakładki Akcje automatyczne. W tej akcji chcemy, aby przesyłka, którą odebrał od nas kurier albo którą nadaliśmy w punkcie, zmieniła swój status w naszym systemie w momencie, gdy firma kurierska wprowadzi numer przesyłki do swojego systemu. Inaczej mówiąc, gdy przesyłka będzie już w drodze do klienta. Zdarzenie, które nas interesuje, nazywa się zmieniono status przesyłki u kuriera. Z listy wybieramy status przesyłki. Wybieramy status w drodze. Chcemy, aby w takim statusie przesyłki nasze zamówienie zostało przeniesione w systemie Baselinker do statusu wysłane. Dodajemy więc akcję Zmień status. I ustawiamy status docelowy na wysłane. Akcję dodajemy do wybranej grupy akcji i zapisujemy ją. Pamiętaj, że zmiana statusu przesyłki może potrwać kilka godzin, a nawet jeden dzień. Wszystko zależy od przewoźnika i kuriera. Kolejnym zdarzeniem, które jest dla nas istotne, to odebranie przesyłki przez klienta. System Baselinker może automatycznie sprawdzić, czy przesyłka została dostarczona, a następnie zmienić status zamówienia na odebrane. Dodajmy taką akcję. Zdarzenie jest takie samo jak poprzednio, czyli zmieniono status przesyłki u kuriera. Tym razem jednak wybieramy status dostarczono. Możesz tutaj dodać jeszcze jeden warunek, dzieląc zamówienia na odebrane opłacone oraz odebrane za pobraniem. W przypadku podziału należy dodać warunek pobranie. Jeśli wybierzemy z listy nie, ustawimy akcję dla zamówień już opłaconych. Chcemy, by takie dostarczone zamówienie trafiło do statusu odebrane przedpłata. Wybieramy więc akcję Zmień status na odebrane przedpłata. Zapisujemy akcję. Taką samą akcję dodajemy dla przesyłek pobraniowych, kopiując utworzoną akcję. Tym razem jednak zmieniamy warunek pobranie na tak oraz zmieniamy status na odebrane pobranie. Na koniec zapisujemy drugą akcję. Moduł zwrotu w systemie Baselinker pozwala m.in. na zarządzanie zamówieniami zwróconymi przez klienta. Za pomocą akcji automatycznej możesz zmienić status zamówienia w Baselinkerze po tym, jak status przesyłki zmieni się na zwrot. Po kliknięciu w Dodaj automatyczną akcję wybieramy ponownie zdarzenie Zmieniono status przesyłki u kuriera. Z listy wybieramy Zwrot. Akcją do wykonania będzie zmiana statusu zamówienia na zwrot. Dzięki tej zmianie szybko obsłużysz każdy zwrot. Po ustaleniu dalszych kroków z klientem możesz dodać do zamówienia zwrot, co spowoduje przeniesienie tego zamówienia do modułu zwrotów. Na końcu zapisujemy akcję. Nie zawsze paczka nadana do klienta dociera do niego bezproblemowo. Czasami zdarza się, że po drodze może wystąpić problem. Baselinker umożliwia automatycznie wyłapanie takiej sytuacji, co pozwoli Ci od razu zareagować i wyjaśnić sytuację. Aby takie problematyczne zamówienie zostało przeniesione do specjalnego statusu, należy przygotować odpowiednią akcję automatyczną. Naszym zdarzeniem ponownie będzie zmieniono status przesyłki u kuriera. W tej sytuacji wybieramy kilka różnych statusów przesyłek. Chcemy, aby nadana przesyłka zmieniła swój status w przypadku jednej z trzech sytuacji. Gdy przesyłka jest zagubiona, wystąpił problem z kontaktu się z kurierem oraz gdy przesyłki nie dostarczono.
W momencie, gdy status przesyłki u kuriera zmieni się na jeden z tych trzech wybranych, chcemy, aby takie zamówienie trafiło w Basslinkerze do statusu do wyjaśnienia. Zapisujemy naszą akcję.